Siemaneczko, witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcineczek z Brawl Stars na tym kanale, dlatego zostaw łapę w górę, suba i komentarz już na starcie, napisz w komentarzu nick swój, po prostu, jeżeli chcesz dołączyć do klubu, bo mamy jeszcze jedno wolne miejsce. Dzisiaj zajmiemy się, myślę, że dość tutaj ciekawą rzeczą. Będę chciał zdobyć, słuchajcie, no właśnie, 50 level, a do 50 levela brakuje nam troszkę expa, ale jak widzicie, już tutaj możemy odblokować sobie tak naprawdę nowy skin z karnetu, jeżeli wbijemy ten 50 level, a ja bym chciał przebranie do baza jak najbardziej, więc tak, zaczniemy sobie oczywiście, no tak bardzo fajnie, bo od odebrania, słuchajcie, od odebrania monet, o dodatkowo z plusa 1500 jeszcze, proszę bardzo, tutaj 1000, monet będziemy mieć dużo, więc dajcie znać, w jakiego zadymiarza mam inwestować teraz, zaraz wam pokażę, jakie zadymiarze mam już na maksymalnym poziomie, zresztą myślę, że jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, no a teraz będziemy sobie jeszcze inwestować oczywiście kredyty w Groma i zaraz zobaczycie, tutaj już mam skina do odebrania. No i właśnie, dzisiaj ten skin będzie mój. Jest skin do baza, tak, słuchajcie, to jest mój pierwszy skin do baza w ogóle i jeszcze taki fajny, fajnie, że ten karnet jest po prostu pod baza robiony, no bo słuchajcie, można dropnąć 3 skiny do baza, zaraz będzie pewnie kolejny skin do baza, który zobaczycie, ale najpierw właśnie tutaj monety i pod tym kryje się kolejne przebranie do baza, z czego ja jestem bardzo zadowolony, bo słuchajcie, baz jest jednym z moich ulubionych zadymiarzy, więc fajnie, że w tym karnecie będziemy mieć szansę zdobyć aż 3 skiny, co prawda 3 podobne skiny, ale 3 skiny do baza, oczywiście tutaj Groma też sobie już niedługo odblokowujemy, no i co? Zostało nam tak naprawdę bardzo niewiele, żeby wbić ten ostatni poziom z karnetu. Mamy już 315 expa, 950 i będziemy mieć, słuchajcie, 50 poziom, przy okazji legendarny star drop, no i skończony karnet tak naprawdę, więc tak, tu jeszcze monet nie odebrałem, więc proszę bardzo. Odbieramy jeszcze star dropiki, żeby tutaj fajniej ten odcinek zacząć. Mam nadzieję, że jeszcze coś wyleci fajnego, to by było jeszcze niesamowite, no ale dobra, tutaj rzadki star dropik, więc raczej nic nadzwyczajnego, szczerze mówiąc teraz to mogłyby mi lecieć kredyty, żeby odblokować kolejnego zadymiarza. Czekam na Joshiego, żeby, słuchajcie, sobie zrobić moją legendę Spike'a na 10 poziom, także czekajcie na ten odcinek, pewnie pojawi się w najbliższym tygodniu, jak Josh, bo Josh już chyba dzisiaj wraca, także myślę, że nagramy sobie z nim odcineczek z legendą, a też będę nagrywał z widzami, bo z widzami też się fajnie nagrywało. Dobrze, to może żeby zdobyć najlepiej expa, bo potrzebujemy go jeszcze troszkę, tak naprawdę, no to będziemy potrzebować zrobić misję. Żeby zrobić misję, zobaczmy, które misje mam najbliżej do zrobienia. Wygraj bitwy z Rico, Bo lub Angelo. No i tutaj mamy 3 bitwy do wygrania. Okej, to jest do zrobienia i dostajemy za to 500 expa. Czy jest jakaś jeszcze misja, która wydaje się w miarę łatwa, a że tak powiem, jest do zrobienia? Tutaj mamy, zadaj 50 tysięcy punktów uszkodzeń Sejfowi na napad. Dobrze, to też jest coś, co już, jak widzicie, mamy w dość dalekim, zaawansowanym etapie, więc może zagramy sobie save jeden, no ale żeby zagrać save, no to myślę, że nie wiem, no Nitom zagramy sobie, zagrajmy sobie Nitom. Czemu by nie? Czemu by nie? Spróbujmy sobie Nitom zagrać. O, jeszcze przejdziemy zaraz oczywiście do baza i do skinów z baza, które powinienem założyć. Zaraz zobaczymy i wybiorę sobie najlepszy, ale chciałbym zdobyć też ten trzeci koniecznie, no i wtedy sobie wybrać, który jest najlepszy. Powiem wam, że jak widzicie, diament jest tutaj, ale tak naprawdę jest już gold 2, także to też już jest dość wysoko. Dobrze, zaraz wam zresztą pokażę, jak ranga wygląda. Kurczę, ta mapa nie jest za dobra, ja jej nie lubię za bardzo, szczerze mówiąc. Nie spojrzałem, co za mapa jest. Ale dobrze. Myślę, że tutaj Frank zaraz pójdzie spać. No to jest, nie wiem, czy te punkty liczą się drużynowo, czy to ja osobiście muszę zadać, bo to jest pytanie do, nie wiem do kogo w sumie, do was, może zaraz sam się przekonam o tym. No ale już idziemy, dobrze, dobrze jest, idziemy do tego sejfu. Ojejku, dobra. Cyk, może zrobimy coś w ten sposób. O tej, rozwalił nam, nie! Rozwalił nam całkowicie tutaj wejście. To bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, my też moglibyśmy coś takiego, szczerze mówiąc, zrobić. Bo bez tego będzie ciężko, ale oni, a nam tu rozwalają, no nie, niedobrze. Dobra, zrobimy coś takiego, ja idę zadać jakiekolwiek obrażenia do sejfu. No bo zrobimy misję, przede wszystkim robimy misję, tak? No i właśnie, padło mi się. Ale kurde, że nam rozwalili tam. Dobra, trzeba bronić też sejfu, no bo fajnie by było też wygrać. Dobra, ja idę tam rzucić mojego ulta. Myślę, że to pomoże nam zdobyć dużo obrażeń co do sejfu, zresztą zaraz zobaczymy. Dobra, robimy w ten sposób, czy jakiekolwiek obrażenia? Nie, nie poszedł na sejf, nie poszedł na sejf. Myślałem, że mój ult pójdzie na sejf w sumie, ale dobra, gramy dalej. Dobra, leżą tam, natomiast jest tutaj Frank. Dobra, Frank niech z misiem się bije, a ja sobie pójdę. Dobrze, Frank się bije z misiem, jest w porządeczku.
Natomiast, no właśnie, kurde, ciężko mi dotrzeć do tego sejfu tam. Nita jest fajnym bardzo zadomiarzem, natomiast nie wiem, czy na ten tryb tutaj to jest najlepsze, co mogłem wybrać. Nie jest lekko, ale nie jest też najgorzej. O, no i właśnie, mi się padło. Dobra. Mam nadzieję, że te obrażenia, które zadajemy sejfom, liczą się drużynowo, bo jeżeli tak, to możliwe, że już po tym meczu, nawet jeżeli przegramy to, chociaż oczywiście będę robić wszystko, żebyśmy wygrali, nawet po tym meczu może się okazać, że to wystarczy po prostu. Dobra, szczerze mówiąc, ja pójdę bardziej w atak, bo zostało nam bardzo niewiele. I mam nadzieję, że... No właśnie, uda nam się tak! Mamy to! Chyba wygraliśmy bardzo niskim procentem, 58-55, ale mamy to. Jak tam obrażenia? No obrażenia już prawie się udały, prawie się udały. Przy okazji robimy jeszcze dwie inne misje, także możemy zagrać jeszcze raz Nitą, niech będzie, ponieważ wydaje mi się, że to już, no niezależnie czy wygramy, czy przegramy, wystarczy, że tylko troszkę obrażeń zadamy, no chyba, że nic nie zadamy, to będzie przypał, ale jeżeli zadamy chociaż troszkę obrażeń, to będzie już misja zrobiona i 500 expa wpadnie i to nas zbliży już do ostatniego 50 poziomu kardetu. Czy tak będzie? Zaraz zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Przydałoby się coś, co rozwala właśnie te ściany, tak jak oni mieli Franka w tym przypadku. O kurde, dobra, widzę, że tam u nas jest przypał. Dobra, nie, no tak nie może być. Nie może tak być, trzeba było go pokonać. I tutaj też trzeba pokonać, dobra, leży dwóch, jest dobrze. Natomiast my też musimy się jakoś dostać do tego sejfu. Więc, o, zrobimy w ten sposób. Pięknie tam leżą. O nie, 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 nie. Niedobrze, dobra, rzucam misia. Niech oni się tam z misiem bujają troszkę. Który właśnie rozwala sejf, dobrze, dobrze, dobrze. Ej, ten misiek jest dobry. Dobra. Jak ja to przeżyłem, to ja nie wiem. Dobra, rzucam kolejnego miśka, nie? Bo on będzie bił nawet jak ja, właśnie. Nawet jak mnie nie ma, to on bije, to jest dobre. No i to był dobry ruch, to był dobry ruch. Dobra, parę tam procent poleciało. Misiek się już skończył, ale zaraz trzeba ulta wbić i kolejnego miśka. Chociaż oni tutaj też rzucili dobrze. Trzeba przyznać, że całkiem dobrze rzucili, ale nie, no już, no co, no wygramy to chyba. Głupio by było to przegrać. Dobra, sorry, musicie się bić z miśkiem. O, jednak, dobra, misiek coś tam podziała, chociaż się nim zajmą. 14% sejfu. No, mamy dużą przewagę, no nie ma co ukrywać, mamy dużą przewagę, natomiast ciężko teraz nam się dostać tam. O, dobra, chociaż ktoś tam się dostał nasz. Dobra, leży. Ten zadymiarz to mnie tak denerwuje, że on tak skacze. Oj, teraz w nasz sejf poleci. Oj, poleci w nasz sejf. Nie, no tak nie może być. No giń, giń. Dobra, zginął. Jak tam ich save? 4%. Jest na wykończeniu. Tak naprawdę rzuciłbym teraz miśka, jeżeli dobrze by się to udało. I moglibyśmy to zrobić. Dobra, nieważne, nawet nie trzeba było. Pięknie. Wygraliśmy kolejną gierkę. W ogóle bardzo fajnie się gra te save'y dzisiaj. I mamy już, słuchajcie, kolejną misję zrobioną. Dokładnie tak. I da nam to, słuchajcie, expa w ogóle zostało nam, prawie brakło nam i byśmy mieli kolejną misję. A myślę, że to może już wystarczyć. Zobaczymy. Otwórzmy sobie tego Star Tropika, bo bardzo możliwe, że już będziemy mieć zrobione. Sprawdźmy to, czy to wystarczyło, czy nam troszkę braknie. 520 expa. Nie no, jeszcze nam braknie. Dokładnie, jeszcze jeden nam braknie, ale słuchajcie, wystarczy, że zabiję jedną osobę jeszcze na napadzie, co myślę, że jest do zrobienia, zwłaszcza Nitom. No i bez problemu zdobędziemy 500 expa, a 500 expa już zdecydowanie nam starczy i będziemy mieć, słuchajcie, nowego skina do... Baza, no i też przy okazji, a może i przede wszystkim, legendarnego Stardropa, z którego liczę, że coś poleci fajnego. Także fajnie udało się ten karnecik skończyć. W ogóle dzisiaj, kiedy to oglądacie, jest sobota, w sobotę jest Brawl Tag, więc będzie też dużo ciekawych nowych rzeczy. Ja jeszcze tego nie widzę, bo nagrywam to dzień wcześniej, ponieważ no niestety w sobotę mnie nie ma, więc nie będę mógł tego oglądać, ale jestem ciekaw, co tam się pojawi. Możecie mi napisać w komentarzu, to będę sobie na telefonie chociaż czytał. Dobra, ja tutaj mam tylko... jednego fraga zrobić, natomiast trudno się wylosowało, jak to się mówi czasami i no właśnie, ojejku, jednego fraga wystarczy zrobić, coś co robiłem w poprzednich rundach raczej bezproblemowo. No tutaj troszkę spaliłem. No nie, w nasz save będzie, nie, we mnie będzie uderzał, ty, myślałem, że w nasz save, a jednak w nasz save. Jaki to jest zadymiarz wkurzający, czemu on tak skacze? Dobra, jest frag, czyli misja już będzie zrobiona, no tyle dobrze, ale tam, dobra, musi misiek wlecieć, bo ja sam sobie nie poradzę bez miśka. Dawaj Nita. Dobra, troszkę ich wykurzył ten misiek, trzeba przyznać, że troszkę ich wykurzył. Natomiast ja też się czuję troszkę wykurzony, bo dostanę zaraz takiego hita. Dobra, jeszcze zrobiłem fraga, tak dla pewności, tak dla pewności. Nie wiem, czy to wygramy, ale na pewno już mam questa zrobionego, więc z tego się cieszę bardzo, no bo na tym mi zależało. Fajnie oczywiście było wygrać, bo w sumie dwa poprzednie wygraliśmy, więc czemu by tego nie wygrać. Ten tu zaraz skoczy, no właśnie, kurde, nie potrafię z takimi postaciami sobie radzić czasami, naprawdę. Dobra, cyk, leży, oj, rozwalony mamy tutaj, dobra. Może to i dobrze, będziemy szybciej tutaj
Jeszcze mamy szansę to wygrać, tylko ten kurde skoczny głupek, bo on tak przyskoczy i jeszcze nie dość, że przyskoczy, to jeszcze drugi raz ci przyskoczy. No właśnie o tym mówię, ten drugi skok jest najgorszy. Dobra, rzucam Miśka, niech idzie na łowy. Dobra, jakoś odpieramy te ataki, natomiast mało też zadajemy obrażeń nowych, więc... Musimy też się skupić na atakowaniu, nie tylko na obronie. Zaraz drugi Misiek poleci. Dobra, drugi Misiek poleci, on tam troszkę tego sejfu dziabnie. Oj, nawet nie troszkę, nawet całkiem sporo trzeba przyznać. Więc dobrze, bo zobaczcie jaką przewagę nam to dało. Jeszcze tam się coś dzieje, a bo to ten rzuca jeszcze, dobrze, bardzo dobrze. Dobra, tutaj trzeba wszystko właśnie zrobić i pięknie, mamy to, kolejna wygrana, słuchajcie. Bardzo fajnie nam dzisiaj idzie na tych sejfach. Przy okazji, myślę, że to już będzie koniec, myślę, że to już będzie koniec. O, przy okazji 12 klasa, bardzo ładnie. Mamy, słuchajcie, pokonaj 15 przeciwników, tak naprawdę jeszcze dwie bitwy byśmy wygrali i byśmy mieli też kolejną misję zrobioną, ale już nie będzie potrzeby, bo wydaje mi się, że dostaniemy, no właśnie, 510 punktów expa, które przełoży się w tym momencie, tak, na po pierwsze skin, ostatni skin z karnetu. Jest to przebranie do baza, bardzo mi się podoba. Zaraz sobie wybiorę, które mi się najbardziej podoba. Tutaj przy okazji jeszcze ikona gracza i tak dalej. I co? Bóstwo, tytuł gracza! No czyż nie jestem bóstwem? Sami ocencie w komentarzu. A my otwieramy legendarnego Stardropa na koniec tego odcinku. Czy koniec? Nie wiem, w sumie jeszcze zobaczymy. Ale 3, 2, 1. Legendarny Stardrop i dropimy. Uwaga! Co to będzie? Czy to będzie to, co myślę? Nowe przebranie do Spike'a! Słuchajcie, niesamowite, dopiero co w poprzednim odcinku dropnąłem Spike'a, znaczy dropnąłem, odblokowałem za kredyty, a teraz już mam do niego tak naprawdę przebranie, mimo że jeszcze ani razu nim nie grałem, no bo czekam na Yoshiego, żeby sobie taki odcinek nagrać. Mega dobrze, słuchajcie, bardzo mi się podoba ten drop, oczywiście mógłby być nowy zadymiarz, ale przebranie do Spike'a jak najbardziej. Zobaczmy sobie to przebranie w ogóle do Spike'a. Ognisty Spike, ooo, dobra, słuchajcie, zaczynać prosto ze skinem to będzie coś. Od razu w następnym odcinku na pewno sobie go ulepszę, bo myślę, że Spike, no, będzie jednym z moich głównych, ale to jeszcze przejdziemy do tego, na razie nie jest, bo nie grałem nim. No ale teraz przejdźmy do moich głównych właśnie. To są moje główne postacie, którymi gram, zwłaszcza Baz, myślę, że Baza lubię bardzo. Także tak, mamy teraz trzy skiny do Baza, ocenimy sobie po kolei. A więc tak, mamy takiego Baza, myślę, że jest to całkiem fajny Baz, chciałbym sobie nim pograć. I mamy tutaj taką wersję ognistą, to jest wszystko ten sam skin oczywiście, ale tutaj jest wersja taka bardziej ognista i też mi siada. No i na koniec ten, i szczerze mówiąc nie wiem, czy ten mi się najbardziej nie podoba czasem, mimo że nie był na końcu do odblokowania, ale ten jest naprawdę fajny, chociaż... Dajcie znać, który ze skinów wam się podoba najbardziej i takim skinem będę grał, słuchajcie, w następnym odcinku. A ja się z wami żegnam. Dzisiaj taki króciutki, ale myślę, że pełen, że tak powiem, takiego naładowania odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę w górę, suba i widzimy się już pojutrze. Na razie, cześć!